Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy Wiedźmina. Świetny wstęp, już zakrztusiłem. Cudownie. Więc tak, ostatnio nie mam pojęcia co robiliśmy. Jesteśmy pod chyba domem Waski. Kikimora, robotnica. I prawdopodobnie musieliśmy ją przesłuchać. Dobra, oczywiście wchodzimy do środka. Ktoś mnie się, by the way, odnośnie Kikimory, ktoś mnie się zapytał, że skąd ja wiem, czym jest Kikimora, skoro nie grałem nigdy w Wiedźmina. No wiesz, panie, czytałem jednak trochę o Wiedźminie i czytałem też troszkę książek z Wiedźmina, czy tam opowiadań, więc stąd też wiem, czym są Kikimory. No dobra, pogadajmy z Waską. Witaj, biały wilku. Wiele się zmieniło, odkąd się ostatnio widzieliśmy. Na bagnach pojawili się miastowi. Nic gorszego nie mogło nas spotkać. A, biorąc za komplement. Rzeczywiście, co to za obcy? Wysuszeni. Rozumiem, to straszne. Przepędzili drwali, wielu zabili. Porywają ludzi. Panowie się gniewają. Tylko druidzi zostali w swoim gaju. Co jeszcze się działo? Wielka bitwa była. Człowiek z ogniem w duszy przeciw elfiemu panu stanął. Wielu do panów odeszło. Kto wygrał? Mokradła pochłonęły trupy. Panowie zwyciężyli. Chwała im. No tak. Wasko, mam jeszcze pytanie. Tak. Słyszałem, że macie problemy. Chyba nie z utopcami. Słyszałem, że macie problemy. Chyba nie z utopcami. O, złocieńki. Z utopcami owszem, spokój, ale teraz mamy inny problem. Jeden się uchałęta obok twojej chatki. Za odpowiednią cenę będzie rozwiązany. Bandyci ze znakiem salamandry porywają moich ludzi. Zmuszają do szukania ziół. Panowie są zagniewani. Znak salamandry? To zmienia postać rzeczy. Rozdzielili porwanych na grupy i zmuszają do zbierania ziół. Każda grupa jest strzeżona przez uzbrojonych poganiaczy. Gdzie pracują? Widziałam grupy pracujące przy zawalonej wieży, w jaskini i na przesiece. Proszę, pomóż. Czyli to są jakieś nowe rzeczy, które się pojawią teraz. Wcześniej na pewno tam nie było. Ich szefem jest Roland Blindheim. Zabij go, to zły człowiek. Tego już zabiliśmy. Zajmę się tą sprawą. Oki, dobra, zadania aktualnione, czas żniw, muszę uwolnić ceglarzy pracujących w trzech miejscach, zaczynając od coś tam, zwalonej wieży, zwalona wieża, kapliczka Melitele. Okej, okay, najpierw się udamy tutaj, czyli tędy. I tak, wiem, jestem świadom tego, że czasem się motam przy questach i biegam w jedną i drugą stronę i motam się jak ta drżownica przydepnięta butem, ale no trudno. Nie ma innego wyjścia, gdy gram na ślepo, więc czasem jest po prostu ciężko. A także jestem świadom tego, że zapominam czasem klawiszologii najprostszej, więc zmienianie czasem broni w... O, przynajmniej coś stoi. Zmienianie czasem broni w trakcie walki wydaje się być trudnym wyczynem, wręcz niemożliwym do osiągnięcia. Dobra, teraz gdzie? Teraz idziemy tędy. Przy okazji będziemy musieli oddać te wszystkie chyba poboczne zadanka. No właśnie, bo my tego nie bo jeszcze tego kolesia tam nie było. Teraz dopiero się gdzieś powinien kręcić ten wal coś tam. Nie pamiętam dokładnie jak się nazywał. Auć. Cudownie. Mogę tędy przejść? Oczywiście, że nie mogę tędy przejść. Jeszcze w ogóle Archespor mi wyskoczył z tyłu. Ktoś też zapytał o to, czemu nie gram na słuchawkach, bo najczęściej chcę słyszeć, co się dzieje. Jezus Maria, jak was nie ma, to po prostu... To was nie ma, jak jesteście to stadem. Chcę po prostu słyszeć, co się dzieje w domu. Wolę nie siedzieć na słuchawkach. Tak po prostu. Dobra. Myślę, że już i tak wystarczająco zbłądziłem. Pójdziemy wykończyć tych... salamandry, czy... No i mnie nadal... Jezus Maria, ona mnie nadal goni. Jaka wredna. Pomocnic, nadzorcy, dobra. Czy to serio? Zajmijmy się nią.
Do widzenia. I przy okazji bierzemy się za nich. Dawać. I jedziemy z grupą. Szybko się z nim powinniśmy rozprawić. Mamy bardzo już dobry miecz i jesteśmy nieźle wyszkoleni. Z tym się szybciutko rozprawimy. Ciach, rach, ciach. Do widzenia. Teraz tego bierzemy na cel. I pierwsza grupa ceglarzy uwolniona. Cudownie. Białowłosy, w samą porę. Możecie wracać do domów. Obyś nigdy nie zaznał suszy. Zanim odejdziecie, opowiedzcie mi o salamandrze. Zbieraliśmy dla tych bandytów zioła. Chyba na Fistech, tak kiedyś podsłuchałem. Ponoć grup jest więcej. Jedna pracuje w jaskini, niedaleko przesieki. Salamandra zajmuje się handlem narkotykami. Mają coraz większe ambicje. Dzięki za informację. Wracajcie do domów. Okej. Pytaliście też, czy kiedy będą Mongołowie. Więc tak, Mongołowie odpowiem wam też tutaj i przy okazji odpowiem w odpowiednim filmie informacyjnym. Mongołowie najprawdopodobniej wrócą, jak skończę sobie grać w Shoguna dwójkę, gdyż nie chce mi się teraz w to grać i dopiero później sobie do tego siądę, jak mi się zachce, teoretycznie. Dobra, tych już wysłaliśmy i teraz pytanko, gdzieś powinniśmy udać... O Jezus, musiał być drugi koniec. Dobra, biegniemy tam. Powiem wam też, że najprawdopodobniej zwiększę też ilość wysyłanych odcinków z Wiedźmina, bo chcę już troszkę szybciej popchnąć ten projekt. A sądzę, że wam nie będzie też przeszkadzać większa ilość odcinków z tego, więc możliwe, że nawet dwa dziennie będą. Ale co się zobaczy. Zobaczymy, jak będę stał naprawdę z czasem i możliwościami do nagrywania, bo teraz czasu mam więcej. Pochwalę się wam, że moja praca przeszła przez plagiat. Plagiat to jest ten system taki komputerowy, który sprawdza, czy wasza praca jest zgodna ze wszystkimi wymogami i przede wszystkim, czy nie stanowi zbyt dużych... Czy nie cytowaliście zbyt dużo, czy nie posługiwaliście się zbyt wieloma źródłami w czystej postaci, na przykład niezmienionej, albo nie jest to po prostu wasza praca własna. Dlatego to jest taki system plagiat. Nie lubię go straszliwie, bo on potrafi wskazać wam, że plagiatem jest na przykład stwierdzenie kodeks karny, bo to słowo już gdzieś, bo znaczy te dwa słówka już występowały w innych miejscach i tam już są, a i w waszej pracy też są, więc tak właśnie działa głupi plagiat i niestety nie można z tym za dużo zrobić. Natomiast moja praca przeszła bez najmniejszego problemu, recenzenci zostali mi już wyznaczeni, więc teraz to ja czekam tylko na egzaminy, które mam w grudniu. Są to trzy egzaminy w grudniu. Język, filozofia i kryminalistyka. O, trochę was tu jest. Pięknie. Całe was jest dwóch. Sobie szybko poradzimy z jednym i później z drugim. I zostaje ostatnia eteczna obrona. Obrona jest planowana gdzieś na styczeń. Więc już naprawdę jestem na finiszu ze swoim pracą doktorską, a po obronie jestem doktorem. Jeszcze jeden nadzorca. To chcę, że powinienem walić mocnym. Żałujesz, że cię matka zrodziła. Stary, ty już nie masz ręki ni nogi. Co dopiero? Ja pożałuję. Okej, panowie. Jesteście wolni? Pomoc, nareszcie. Panowie cię zesłali. Jesteście wolni. Słyszycie, chłopy? Wracamy do domów. Zanim odejdziecie, opowiedzcie mi o salamandrze. Trzymali nas w obozowisku. Pracujących grup jest więcej. Jedną z nich można podobno znaleźć w pobliżu dawnej przesieki. Dzięki. Czyli tam, gdzie byli drwale. Dobra, będziemy musieli tam udać. Oczywiście sprawdzając. Tutaj jest siekierę, którą już mamy. Weźmiemy sobie te szczątki. I zobaczmy. Jeszcze tutaj są szczątki. Też weźmiemy.
dodatkowo. Tu jest z tą kolesia szczątki też. Wszystko weźmiemy, później posprzedajemy sobie to. Znaczy ja polatam, już nie będę was katował oglądaniem tego. A i teraz lecimy do tej starej przesieki, gdzie uwolnimy ostatnią grupę. Tutaj tych chłopów z bagien. Ceglarze raczej powinienem powiedzieć. I oczywiście ona będzie też gdzieś daleko. Nie, nawet blisko. Cudownie. Dobra, czyli lecimy sobie w tą stronę i powiem wam o przyszłych projektach. Troszkę, więc tak, teraz sobie kończymy Wiedźmina i robimy Szoguna. Szogun idzie nawet dobrze, więc jestem nawet zaskoczony, że wytrzymuje na legendarnym i dalej jakoś ta kampania idzie. Jest oczywiście ciężka, jest chyba jedna z trudniejszych kampanii, jakie grałem kiedykolwiek w Total Warze. Natomiast po Wiedźminie nie będę zaczynał najprawdopodobniej Wiedźmina dwójki od razu po jedynce, bo to może być troszkę, odczuwać możecie troszkę zmęczenie materiałem po czymś takim. I dlatego na pewno zrobię jakąś małą przerwę i będę chciał nagrać jeden projekt z gry Endless Legend. Endless Legend jest to kontynuacja, znaczy nie kontynuacja, tylko gra tego samego studia co Endless Space, które kiedyś sobie nagrywaliście, bardzo przyjemnie wam się to oglądało, pisaliście sporo komentarzy też, tak samo jak w Endless Legend, Endless Space można stworzyć własną rasę, tylko na przykład rasę to się odnosi do fantazy. Dzięki, niech będą panom, nasz wybawca. Jesteście wolni. Jak możemy się odwdzięczyć? Co wiecie o Salamandrze? Założyli bazę w dawnym obozowisku nieludzi. No to tam już byliśmy. Rozplenili się jak robactwo. Potrzeba armii, żeby ich stamtąd wykurzyć. Wejście do obozu to samobójstwo. Dziękuję. To wystarczyło. Ok, zadanie, o którym powinienem porozmawiać z teraz Waską, ponieważ tu już faktycznie byliśmy, wszystko zrobiliśmy. I cóż, Endless Legend po prostu tworzymy własną rasę, tak jak w coś na wzór Total Warów. Nie, przepraszam, nie na wzór Total Warów, tylko to jest po prostu gra osadzona w realiach fantazji, jak na przykład... Władca Pierścieni, przepraszam, troszkę zmęczony jestem, troszkę mi się język też plącze. Srebrny sygnał, to teraz sobie założymy, żeby go nie zmarnować. Weźmiemy inne rzeczy. I... jest naprawdę dobra gra, wiecie, naprawdę fajna. I za, na przykład zarzuty niektórych osób w kontekście tego, że jest to zrzynka z cywilizacji piątki, to są absolutnie bezpodstawne. Ta gra się różni diametralnie od cywilizacji piątki, ma masę innych mechanik, a także opiera się zupełnie na przykład na strategicznym prowadzeniu bitew, gdzie bitwy przypominają bardziej to, co mamy w Heroesie trójce albo czwórce, to było tak chyba raczej czwórce niż to, co było w cywilizacji, gdzie jeden oddział stoi na przykład drugiego i po prostu się naparza. Nie, tutaj armie faktycznie się ostawiają, mamy do dyspozycji kontrolę nad jednostkami i dużo, dużo, dużo fajnych tam rzeczy jest. Jezus Maria, te kikimory są obrzydliwe. I myślę nad właśnie nagraniem tej gry. Jest naprawdę niezła, więc dlatego chcę wam pokazać. Myślę, że to będzie też dość długi projekt, a sami stworzycie rasę. Tak samo jak ostatnio, tylko że będzie oddzielny film do tego, w którym poproszę was po prostu o stworzenie takiej rasy. Następnie odtworzymy ją oczywiście sobie w programie, czyli w grze komputerowej i poprowadzimy do boju. Tak. Uwolniłem wszystkich cyglarzy. Uwolniłem wszystkich cyglarzy. Dzięki nim wiem więcej o obozie Salamandry. Dziękuję, białowłosy. Wszystkie skarby świata nie wystarczą, by wynagrodzić twoją odwagę. Jeśli istotnie chcesz dopaść wszystkich bandytów, udaj się do Hierofanta w Gaju. Druidzi śledzą Salamandrę. Tak zrobię. Zastanawiałam się nad nagrodą i już wiem, że zasługujesz na najlepsze, co możemy ci dać. O, to błogosławię cię błogosławieństwem panów. I przyjmuję do naszej wspólnoty. Od tej chwili możesz nurzać się w świętych wodach bagna z radością w sercu. Zaprawdę, czuję się zaszczycony, bo któż jest ponad panami?
Best rewards ever. Dobra, za chwilę będę z powrotem. No cóż, ale prości są to ludzie, więc nie żal odmawiać. Dobra, lecimy teraz chyba do druidów, by jeszcze więcej dowiedzieć się o salamandrze, która znajduje się na bagnach. Prawda? Czy to już zostało wykonane? Momento. Nie będzie bolało. Chyba nie, chyba już wykonaliśmy. Tak, wykonaliśmy, bo wtedy druidzi by nam powiedzieli, żeby tutaj iść, coś by zrobić pewnie i mieliśmy wyczyścić, dopiero wtedy byłby koniec questu. My natomiast zrobiliśmy ten quest wcześniej, więc nie będzie bolało. To już nie kościany poker. Nie gramy w kościany poker. Nie wiem, nie chce mi się po prostu. Gra w kości. Niebiesko oka. Którą pokąsał wampir. A, to jest od tego rycerza. Myślę, że zajmiemy się teraz zadaniem Piękna i Bestia. Ktoś z was, przepraszam, nie pamiętam jak zwykle niku, napisał mi, by wypić miksturkę umożliwiającą widzenie niewidzialnych przeciwników i podejście do Majsa i wtedy coś się stanie. I mi się tak się to skojarzyło właśnie z tym questem na wilkołaka, więc sądzę, że pójdziemy sobie tam. Tylko, że najpierw zapalimy sobie ognisko, mam nadzieję, że nie wystrasza tego kolesia. Nope. Mamy nowe talenty, cudownie. Odpoczniemy sobie przy okazji. Talenty. Dwa brązowe, dwa srebrne. Cudownie, więc potrzebujemy inteligencji na wyższy poziom. Weźmiemy sobie inteligencję na trójkę. Teraz weźmiemy sobie Ard. Zaczniemy rozwijać. Igni zaczniemy rozwijać na wyższy poziom. I teraz pytanko, co ja tutaj powinienem zainwestować? Czas upłynienia alkoholowego minus 50%. Składniki znalezione w nie. To również nie, to też nie. Drapieżnik. Bohater jest w stanie odbić strzały, jeśli ma dobry miecz. To sobie zainwestujemy, może się przydać. Siła, rausz. Niewrażliwość na ból. Beznadziejne moim zdaniem. Cóż, zobaczmy style teraz. Tutaj mamy wszystko zainwestowane. Nie, tu mamy na przykład całą masę rzeczy do wykupienia, tak samo jak i tutaj. Wielowarstw przynajmniej trzema przeciwnikami. Powalenie. To sobie zainwestujemy w potwory. A później będziemy resztę tam. Przynajmniej z tych brązowych, które nam zostaną. Ok. Płyniemy teraz do miasta. Specjalnie chcę wylądować na grobli. Co? Choć teoretycznie... Teoretycznie powinienem użyć teleportu i do laboratorium Kalksteina, tam by było blisko. Ale sądzę, że... Czas przejścia będzie identyczny, zanim dotrę do wieży alchemika na centrum bagien, to troszkę zajmie, później jeszcze oczywiście wejście do środka, to będzie chyba tyle samo, ile jakbym tutaj szedł z buta, więc nie będzie problemów. Wypijemy sobie tą miksturkę i zobaczymy, co się tam tak naprawdę może stać, tak jak radziliście. A później pomyślimy nad czym się zajmie. O, wiem, później moglibyśmy pójść i oddać questy, które mamy z zleceń klasycznych, sprzedać swoje fanty, tu to akurat wytnę, i jako ostatni element pójść sprzedać broń i znaleźć pierścień może z dużym rubinem albo z dużym szmaragdem dla Triss, bo ktoś też mi napisał, że właśnie dla Triss ten pierścionek byłby dobry. Rubinem lub szmaragdem. No dobra, tylko teraz zrobimy sobie save-ola. Wypiję miksturkę już tutaj. Pozwala dostrzec niewidzialnych przeciwników. Wypij. Holy shit. Wow. Oh shit, to naprawdę fajnie wygląda. Nice. Okej, tylko ciekawe jak wyglądają przeciwnicy. Nie no, gratki za to, że chciało im się zrobić taki filtr. Ogólnie.
No i co jest, Vincent? Za mało. Witaj. Bywaj. I co? I nic. Dobra. Ach, pewnie jestem teraz skazany na to. Dobra, wczytamy grę. No i co? No i co? I nic, nie było nic. Zrobiliście mnie, bamuko. Wy, którzy radziliście. Okej, okay. W takim razie, co ja mam tutaj do zaznaczenia? Dobra, brama do wizimy. Najpierw chciałbym sobie zaznaczyć, żebyśmy sobie zleceni na archespory. Skaż na mapie. Dom, loszek miejski. Dobra, idziemy do Siemka. Siemko pozwoli nam wykonać to zadanie, bo on chciał chyba te archespory. No i przy okazji pogadamy z nim, może będzie miał jakieś ciekawe informacje. Nie gadaliśmy z nim jeszcze od czasu drugiego aktu. I nie jestem pewien, czy tutaj są 4 czy 5 aktów. Czy tutaj są chyba 4 akty, a piąty to jest już epilog. Słuchaj, że powoli będziemy się zbliżać do końca gry. Znów ty? Sprawa jest. Jaka? Jeśli znów chcesz mnie wrzucić do kanałów, tym razem będzie to sporo kosztować. Ty chyba nie wiesz, do kogo mówisz, Wiedźminie. Powiem ci, jak będzie. Teraz dowiesz się wszystkiego o zleceniu. A jak nie będziesz chciał współpracować, to wrócisz do lochu. Lubisz zakłady, strażniku? Bo widzisz, ja lubię. Jakie zakłady? Założę się, że zanim kichniesz, odetnę ci nos. To jak? Założysz się? Aleś drażliwy. Słuchaj, wiem, że ludzie ze znakami Salamander na ciebie polują. Mam na nich namiar. Załatwisz swoją sprawę, a przy okazji mi pomożesz. To jak będzie? No dobra, zobaczmy. Zobaczymy. Mów co wiesz. Wiem, że Salamandra praktycznie przejęła rynek narkotykowy w mieście. To i ja są wiem. Są coraz silniejsi. Ktoś musi ich powstrzymać, bo nie wiadomo, co będzie dalej. Co mi do tego? No jak to co? Przecież polują na ciebie. Będziesz miał szansę zdobyć informacje. Potem powiesz mi, co wiesz i przyniesiesz znalezione narkotyki. A ja zabezpieczę je jako dowody. Od czego mam zacząć? Mam informatora. Używa fistechu do jakichś tam badań. Powiedział, że jedyna osoba, która ma jeszcze proszek, to handlarz imieniem Angus. Kręci się gdzieś po slumsach. Musimy dowiedzieć się, skąd bierze towar. Często przesiaduje w karczmie. Popytaj ludzi, na pewno go namierzysz. No okej, okay, ale chciałbym ci jeszcze dać te archespory. Przychodzę w sprawie ogłoszenia. Przychodzę w sprawie ogłoszenia. Ogłoszenia? A, tak, prawda. Masz te soki? Tak. Mam. Świetnie. Gdzieś tu miałem złoto dla ciebie. O, jest. No i pięknie, dobra. To jest wykonane. Zadanie aktualnione. Ponicę do kłębka. Mam udać się do slumsu i wyciągnąć od Angusa informacje. Ale to zrobimy sobie dopiero jak oddamy resztę zleceń. Wyzima handlowa. Dobra, tam sobie pójdziemy. To jak zrobić to zadanie z tym wilkołakiem? Jestem ciekaw. Nie wiem. Jeżeli się nie rozkręci w jakimś najbliższym czasie, tylko nie piszcie mi w komentarzach. Bo ja chcę to sam odkryć. A jeżeli się nie rozkręci, to dopiero wtedy będę szukał jakichś podpowiedzi. Okej, okay. Teraz chodźmy do tej siedziby strażników i ona jest tutaj. Mam nadzieję, że teraz już ten koleś tutaj będzie. Hrabia Devet. Nie ma go oczywiście. To jest do dupy po prostu zrobione. Gdzie jest ten koleś? No cudownie. Chyba, że on siedzi dalej tam na górze jakoś. Albo... Tam ktoś też pisał, że on będzie po queście jakiś napad na bank. Że on się wtedy dopiero pojawi.
Okej, ludziska, w takim razie pozwólcie, że ja wam tutaj podziękuję, bo teraz ja będę biegać i sprzedawać rzeczy, a później chyba zajmiemy się tym questem jasnoki i dziewczyny pogryzionej przez wampira. Dzięki za uwagę, hejka!